Dzień dobry Państwu. Dziś jest 11 marca 2003 roku. Za 48 godzin wybory, za 48 godzin poznamy nowego prezydenta konsorcjum naszego państwa. Podsumujmy więc moją kampanię wyborczą. Nasz kraj, Republika Zielonogórska, odczuła skutki wojny najdotkliwiej. Mamy zniszczoną gospodarkę, szerzy się korupcja i przestępczość, a wielu z was nie ma nawet dachu nad głową. Przystępując do kampanii wyborczej jako młody, niezależny polityk, powiedziałem sobie: dość wojny, dość ofiar i śmierci. A mój jedyny kontrkandydat, obecny prezydent, robił akurat wszystko na odwrót. Niezłe przemówienie. Naprawdę chcesz znieść tą korupcję? Masz to? Mam. A ty masz tyle forsy? Alex, pokaż mu.